Cześć, witam wszystkich w moim drugim filmiku. Fundamenty teoretycznie mamy za sobą, są wykopane, przyjechała koparka, wykopała, mamy nawet wylany beton, także będziemy czekać, aż po prostu on sobie zaschnie i będziemy działać dalej. Będziemy dążyć do poziomu 0. Tutaj widzicie, jak jest wytyczona moja działka przez geodetę. No, wydaje mi się, że nie jest wcale mała. A te malutkie paliczki, te punkty, które teraz widzicie, jest to wytyczenie budynku. O, tu możecie zobaczyć moją działeczkę dookoła, jak się prezentuje. O, przyłącze wody widoczne. Jest zabezpieczone już od razu na zimę, aby nie zamarzło. Bo jak zamarznie, to Wam po prostu pęknie rura i będą same problemy. Trzeba o tym pamiętać. Na dzień obecny mam tutaj przygotowaną całą historię cenową, jak to wszystko wyglądało. Teraz jeżeli ktoś nie widział, to może sobie w tym filmiku podejrzeć rzut parteru. Właśnie go wrzucam Wam w tym momencie. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. No i teraz tak, jak już macie jakiś tam obraz powierzchni, to teraz może przejdźmy do tego, co zostało wykonane. Zacznijmy od tego, że tak jak powiedziałem w pierwszym filmiku, działka nie była kompletnie uzbrojona, także trzeba było, pierwsze co zrobić, to trzeba było wykonać przyłącze wody. No i przyłącze wody zostało wykonane. Okazało się, tak po prostu było, że hydrant, do którego musieliśmy się przyłączyć, był po przeciwnej stronie ulicy, więc trzeba było wykonać przecisk pod drogą, ale chłopakom całkiem to sprawnie wyszło, nic nie widać, żeby nawet było coś kopane. Jedyne co, to trzeba w urzędzie złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego, ponieważ oni będą kopać, wiadomo, rozkopią, powykładają jakieś pierdoły, kable i tak dalej. Także droga będzie nieprzejezdna i to bodajże kosztuje około 20 zł za dobę. Ja sobie wziąłem na 2 dni, chłopaki to zrobili w jeden dzień, także nie ma co się tym tak naprawdę przejmować. Trzeba tylko po prostu to zgłosić, żeby nie było jakichś afer z tego tytułu. No i co? I teraz mogę Wam powiedzieć tak, że szalowanie, zbrojenie i betonowanie ław i stóp fundamentowych zostało zrobione. W pierwszym odcinku, jeszcze wrócę, nie powiedziałem Wam, ile kosztował mnie projekt. Projekt kosztował mnie 4000 zł i do tego trzeba było doliczyć mapkę do celów projektowych, która kosztowała 500 zł, czyli już mamy koszty rzędu 4500. Do tego trzeba było wykonać tyczenie działki oraz tyczenie samego budynku. Tyczenie działki i budynku kosztowało mnie 3000 zł, ale w tym została też policzona usługa wykonania mapki do celów przyłącza wody, bo geodeta też musi być. Także generalnie, jeżeli macie jakiegoś geodetę swojego albo jakiegoś takiego, wiecie, no, kompetentnego czy z polecenia, to radziłbym kogoś takiego szukać, ponieważ z geodetą będziecie się spotykać naprawdę wiele razy przy budowie. Także dobry geodeta to też jest podstawa. Jeżeli chodzi o samego geodetę i tyczenie budynku i działki, to sprawa wygląda następująco. Z tego, co się pytałem, to liczą sobie mniej więcej od palika około od 150 do 250 zł za palik. No i teraz zależy, ile tych palików potrzeba wbić. Ja miałem do wytyczenia działki do nabicia 7 palików oraz w budynek. Budynek jest w literę T, czyli macie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 punktów, razem 15 punktów, no i geodeta mnie policzył, tak jak Wam wcześniej powiedziałem. No i geodeta mnie policzył za to wszystko 3000, także wydaje mi się, że spoko cena, ponieważ samych palików wyszło 15, czyli jest to już 15 razy 200, to jest 3000, ale trzeba jeszcze doliczyć mapkę przyłącza wody, które kosztowało około 500, także 500-600 mniej więcej, no ja zapłaciłem za wszystko 3000. Także myślę, że to spoko cena. Jeżeli geodeta Wam powie, powiedzmy, 150 zł za palik, to są fajne pieniążki, także można brać. Tak jak widzicie, przyłącze wody jest dosyć fajnie zrobione od hydrantu, przecisk przez asfalt, asfalt nie popękał. Tutaj koparka musiała wykopać mi połowę działki, żeby poprowadzić nitkę do garażu. To, co teraz widzicie, to wychodzi w garażu. Są zamontowane obecnie 2 zawory kulowe i między tym będzie licznik wody.
Do tego doliczyć trzeba jeszcze WC, czyli kibelek, który sobie postawicie na działce, ponieważ tak naprawdę powinien być, jeżeli chłopaki sobie tam powiedzmy na tej działce budują, no to jednak ten WC powinien być. WC-cik kosztował mnie 500 zł. No i co? Jeżeli chodzi o fundamenty, to tutaj mam wszystkie fakturki, jak to wyszło. I wyszło tutaj tak, że zostało zakupione listwy betonowe 70 na 500 mm, 100 sztuk, koszt 200 zł. Listwy betonowe pod fundamenty, wrzucę Wam za chwilkę zdjęcia, będziecie wiedzieli, o co chodzi. To są takie poziome listewki pod zbrojeniem fundamentowym. Kolejny temat. Stal zbrojeniowa żebrowana FI-12. Zostało zakupione 550 kg i wydałem na to 1600 zł. Dodatkowo stal drut wiązałkowy 10 kg tej stali 75 zł oraz strzemiona zbrojeniowe 30x30 350 sztuk, koszt 645 zł. Do tego usługa transportowa tej stali, no całej tej fakturki, którą tutaj mam przed sobą, kosztowała mnie 150 zł. Ja generalnie będę wszystko Wam podliczał tutaj pod filmem, także jeżeli chodzi o kwoty, to będziecie mieli wszystko pod każdym filmikiem ładnie zliczone. I koszt robocizny, jeżeli chodzi o te fundamenty, wyszedł mnie 3250 zł, ale koszt robocizny za fundamenty to nie jest koszt robocizny tego, co widzicie. No, tak właśnie wyglądają u mnie wykopane fundamenty. Oczywiście fundamenty są wykopane koparką. Tak to się przedstawia bardzo ładnie według mnie. I koszt robocizny tych fundamentów wyszedł mnie 3200 zł. Dodatkowo ostatnim czynnikiem, który trzeba sobie doliczyć, jest to praca koparki. Tutaj mój pracownik spisał mi, że koparka pracowała 9,5 godziny. Ja zapłaciłem za godzinę koparki 120 zł, czyli koparka wyniosła mnie 1140 zł. No tutaj już mamy fundamenty zalane betonem. Trzeba będzie teraz poczekać parę dni, aż mi wszystko podosycha. Mam nadzieję, że nic tutaj nie popęka, ale raczej nie powinno, ponieważ mamy styczeń, także o wilgotność nie ma się co martwić. Latem, jeżeli będziecie robić fundamenty, to pamiętajcie, że aby tam codziennie czy co drugi dzień podlewać te fundamenty, ten beton, aby po prostu Wam nie popękał. Także na razie takie są koszta. Odczekamy teraz parę dni. Zaczął właśnie padać śnieg, także jak stopnieje, odczekamy sobie parę dni, aż wszystko ładnie zwiąże i będziemy leczyć sobie dalej. Zasypiemy to piaskiem, polecimy bloczkiem w górę i będziemy wylewać już główny beton, tak? Czyli zrobimy sobie poziom zero, ale to już w następnym filmiku. Także trzymajcie się, do następnego, cześć!